Niesamowite, kochani, niesamowite jest to, co Bóg Anioł mówi dzisiaj właśnie do Maryi. On do niej mówi: nie bój się. Nie lękaj się, nie bój się. Jak bardzo ważne są to słowa. Kochani, to jest niesamowita scena. Jest Maryja, która najprawdopodobniej według tradycji modliła się psalmami. Nagle pojawia się Anioł. Anioł pojawia się z misją życia. Anioł pojawia się z misją, która dotyczy całego świata i w ogóle wszech rzeczy, wszechświata wszystkich wieków. Pojawia się Anioł i mówi: Wesel się, raduj się, bądź pozdrowiona, pokój z Tobą. Tak staramy się właśnie wytłumaczyć to, co powiedział. My to też tłumaczymy jako zdrowaś, e, zdrowaś Maryjo, nie? Czyli zdrowa tyś. Czyli Anio pojawia się do Maryi i mówi zdrowa tyś Maryjo, bądź pozdrowiona, pokój z Tobą. E, pojawia się i ogłasza jej po prostu niesamowitą, niesamowitą misję, przed którą staje bo anioł jej mówi o tym, że porodzisz syna, którego nazwą nazwam imieniem Jezus i on w ogóle będzie panować od końca do końca. On zbawi po prostu yy, cały świat. Yy. I Maria się zlękła. Maria się w ogóle zlękła, anioła ona zlękła się tego wszystkiego, co się dzieje. Ona się tego po prostu bała. I kiedy właśnie anioł zobaczył jej strach, który w tej sytuacji, myślę, był naturalny, Taki, myślę, że grunt pod nogami Maryi był po prostu zachwiany w tym momencie. Myślę, że ona nie wiedziała, co, co ma w ogóle zrobić, jak, jak ma na to odpowiedzieć, co, co jest w ogóle grane. No i Maryja mówi: yy, Anioł mówi do Maryi: Nie bój się, nie bój się. Znalazłaś bowiem, Maryjo, łaskę u Boga. Znalazłaś łaskę u Boga. To jest niesamowite, kochani, że yy, Anioł o tym zapewnia. Że tak jak Maria znalazła łaskę u Boga, tak samo my ją znajdujemy. To słowo nie bój się, nie lękaj się, wiecie, ile razy jest użyte w Biblii? 365 razy, 365 razy, kiedy popatrzymy patrzymy na to, że rok kalendarzowy trwa 365 dni, czyli tak, jakby Bóg mówił do nas każdego dnia: nie bój się. Znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna łaski pełna Maria była łaski pełna full of grace przepięknie to właśnie brzmi po angielsku full! Of Grace. Nie, czyli po prostu ona jest pełna, pełna łaski. Pan z Tobą. Dominus w obisku. I to jest, kochani, to jest chyba źródło. Źródło tego, co jest największym antidotum na lęk. To jest właśnie to poczucie. Pan jest z Tobą. Maria o tym doskonale wiedziała. Więc to po prostu dało jej niesamowitą siłę. A kojarzycie takiego gościa, który nazywał się Gedeon. Człowieczek sobie mucił ziarno, nagle po prostu anioł mu się przedstawia i mówi Pan z tobą, dzielny wojowniku! I Gedeon miał po prostu misję. Miał wojsko i musiał pokonać po prostu wroga. I z tego, że miał armię, która miała 32 tysiące osób, z tych 32 tysięcy zostało mu 300 osób i on z tymi osobami pokonał po prostu wojsko kilkutysięczne. Dlaczego? Dlatego, że Pan był z nim. I mimo tego, że trzy razy. Yy, sprawdzał po prostu Boga, że pytał go yy, o, o znak, to po prostu przeszedł właśnie tą misję. Ale Anioł się pokazał właśnie do Gedeona i powiedział: Nie bój się. Anioł pokazał się do Maryi i powiedział: Nie bój się. Tak, i wierzę, że do nas to słowo dociera i Bóg chce Tobie powiedzieć: Nie bój się. Znalazłeś bowiem łaskę u Boga. I Maria tam zadaje takie mm, ważne pytanie. Kiedy zostaje jej objawiona misja, no to ona się pyta, jak to się stanie? Skoro ja przecież męża nie znam. W sensie ja jeszcze nigdy nie współżyłam. Jak ja mam porodzić syna? Skoro nigdy po prostu jeszcze nie współżyłam z mężczyzną. No i teraz właśnie odpowiedź brzmiała moc najwyższego osłoni cię. Nie? Duch Święty stąpi na ciebie, moc najwyższego cię osłoni. Dlaczego masz się nie lękać? Bo moc najwyższego cię osłoni. Czyli kochani, w dobie po prostu epidemii, jak wybrzmiewa dzisiaj to słowo, moc najwyższego cię osłoni. Nie? Duch święty stąpi na ciebie. Duch Święty jest duchem właśnie pokoju, jest duchem, który prowadzi do miłości, a w miłości, jak mówi e, święty Jan, w miłości nie ma lęku. Doskonała miłość usuwa lęk i to, kochani, to jest po ludzku niemożliwe, ale to jest wielki dar Boga, to jest Jego wielka łaska. Dlatego nie bój się, nie bój się, bo Bóg jest z Tobą, bo u Niego znajdujesz łaskę. I to jest źródło, kochani, pewności, to jest źródło odwagi, to jest źródło, które po prostu e, dzięki któremu przejdziemy przez wszystko, przez całą po prostu pandemię, przez to wszystko dzięki, dzięki właśnie Jego łasce, dzięki Jego obecności. Więc chciałbym, kochani, żebyśmy się teraz pomodlili, żeby Bóg wlał e, właśnie w Twoje serce też taką ufność, żebyś się nie bał, żebyś się nie lękał. Zaproś właśnie Pana Boga teraz. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za moją siostrę, za mojego brata, którzy oglądają właśnie ten film. Dziękuję Ci za to, że szukają Ciebie. Dziękuję Ci za to, że chcą mieć z Tobą bliską relację. Dziękuję Ci, że modlę się niejednokrotnie. Panie, przyjdź teraz w swojej mocy, wylej, wylej na nich swój pokój. Przyjdź i zabierz ten lęk. Tak jak Ty powiedziałeś Boże do Maryi, nie lękaj się, nie bój się. Tak wierzę, że mówisz właśnie do każdego z nas, nie bój się. Więc niech Twój pokój spocznie na nas. Przyjdź, dotykaj, napełniaj, wprowadzaj pokój. Dzięki Ci, dzięki Ci Jezu, dzięki Ci Boże, dzięki Ci, że jesteś. Kochani, nie lękajcie się, bo Pan jest z nami.